Szanowni Państwo, rozróżnienie pojęć dywergencja i konwergencja może sprawiać problemy. Zapewne dlatego, że pojęcia te używane są nie tylko w biologii ewolucyjnej, ale także w innych dyscyplinach nauki i w mowie potocznej. W zadaniu 21.2 z arkusza egzaminacyjnego według formuły od 2015 roku należało określić, czy dzbankowate pułapki wytwarzane przez różne rodziny roślin, które nie są ze sobą bezpośrednio spokrewnione, są przykładem konwergencji czy dywergencji. Zanim odpowiemy na to pytanie z odpowiednim uzasadnieniem, pokażemy, jakie są istotne różnice pomiędzy dywergencją a konwergencją na przykładzie ewolucji cech przedstawionych na drzewie filogenetycznym. Weźmy pod uwagę filogenezę 10 gatunków roślin dla uproszczenia nazwanych od A do J. Koła tuż pod oznaczeniami literowymi gatunków oznaczają cechy taksonów współczesnych. Pozostałe koła oznaczają cechy poszczególnych przodków. Koło umieszczone najniżej, u podstawy całego drzewa, oznacza cechę przodka wszystkich 10 gatunków. Jeżeli grupa taksonów pochodzi od jednego wspólnego przodka i obejmuje wszystkich jego potomków, to taką grupę nazywamy grupą monofiletyczną. Fragment drzewa obejmujący taką grupę nazywamy kladem. Weźmy pod uwagę następującą historię ewolucyjną. Przodek wszystkich 10 roślin miał kwiaty białe, ale tylko u jednego ze współczesnych gatunków, gatunku J, zachował się stan pierwotny ewolucyjnie. Pozostałe współczesne gatunki mają kwiaty czerwone, żółte lub niebieskie, a ich przodkowie nabyli w toku ewolucji nowe cechy. Kwiaty żółte i niebieskie wyewoluowały z kwiatów białych, a kwiaty czerwone powstały z kwiatów żółtych. Taki przebieg ewolucji, gdzie wraz z czasem występują coraz większe różnice między grupami wywodzącymi się od jednego wspólnego przodka, nazywamy dywergencją lub ewolucją dywergentną. Czasami podczas różnicowania się grupy dochodzi do niezależnego powstania takiej samej cechy w dwóch lub więcej niespokrewnionych bezpośrednio kladach. Przyjrzyjmy się nieco zmodyfikowanej historii ewolucyjnej barwy kwiatów. W tym przypadku czerwona barwa kwiatów została niezależnie nabyta przez przodka gatunków A, B i C oraz przodka gatunków G, H oraz I. Taką sytuację, gdzie podobieństwo wynika nie ze wspólnego pochodzenia, a więc odziedziczenia cechy po wspólnym przodku, ale z niezależnego nabycia danej cechy, nazywamy konwergencją bądź ewolucją konwergentną. Zjawisko to zasadniczo dotyczy grup odlegle spokrewnionych, a dana cecha powstaje z różnych stanów wyjściowych. W tym przypadku kwiaty czerwone wyewoluowały raz z kwiatów żółtych, a drugi raz z kwiatów białych. Konwergencja często jest spowodowana adaptacją różnych grup do podobnych warunków środowiska. W tym przypadku mogło być tak, że kwiaty czerwone powstały dwukrotnie niezależnie jako adaptacja do zapylania przez ptaki, które to preferują czerwoną barwę kwiatów. W szczególnych przypadkach, kiedy dana cecha zostaje niezależnie uzyskana przez stosunkowo blisko spokrewnione taksony, z tego samego stanu wyjściowego mówimy o ewolucji równoległej bądź paralelizmie. W tym przypadku kwiaty czerwone powstały dwukrotnie niezależnie z kwiatów białych. Na schemacie wygląda to tak, jakby lewa i prawa część drzewa filogenetycznego przedstawiały tę samą historię ewolucyjną. Możemy teraz wrócić do zadania 21.2 i określić, czy dzbankowate pułapki produkowane przez bezpośrednio niespokrewnione ze sobą rośliny mięsożerne są przykładem konwergencji czy dywergencji. Myślę, że teraz nikt z Państwa nie ma już wątpliwości, że jest to przykład konwergencji, dlatego że ta sama cecha powstała wielokrotnie niezależnie w różnych grupach roślin, które nie są ze sobą bezpośrednio spokrewnione.